Twój trawnik ma już 2 lata. Możesz dodać kolejne zabiegi, które poprawią jego kondycję. Każdy nowy sezon ogrodniczy powinniśmy zacząć od przeglądu naszego sprzętu. Należy oczyścić sprzęt i naoszczyć nóż w kosiarce. Ja dodatkowo w tym sezonie zaopatrzyłem się w lekkie i wygodne kalosze piankowe, które służą mi do prac związanych z koszeniem trawnika. Wszystkie prace pielęgnacyjne trawnika rozpoczynamy od jego skoszenia. Pierwszym podstawowym zabiegiem, jaki powinniśmy wykonać na wiosnę, jest skaryfikacja, czyli wyczesywanie filcu z trawy. Do tego celu wykorzystujemy wałek z drucikami, które wyczesują obumarłą trawę, której nie widać gołym okiem. W przypadku, kiedy posiadamy mniejszy trawnik, między 50-100 metrów nawet, możemy użyć specjalnych grabi do wygrabiania filcu. Kolejną czynnością, jaką wykonuję na wiosnę, jest oprysk nawozem o nazwie Rosa Humus. Nawóz ten należy przygotować z dużym wyprzedzeniem, nawet dzień przed wykonywanym zabiegiem. Po wsypaniu do wody zostawiamy go do samoczynnego rozpuszczenia. Nie wolno tego nawozu mieszać, ponieważ dojdzie do zbrylowania i po prostu nie rozpuści się on w wodzie. Tak przygotowanym środkiem spryskujemy całą powierzchnię trawnika. Kolejną czynnością jest nawiezienie samego trawnika. Do nawożenia używam siewnika rotacyjnego firmy Wolfgarten. Mój trawnik liczy około 200 metrów. Całe nawożenie trwa, nie wiem, czy 10 minut. Proces nawożenia należy zaplanować najlepiej przed zapowiadanymi opadami deszczu. Jeżeli przez dłuższy okres nie spodziewamy się żadnych opadów, po wykonaniu nawożenia należy trawnik bardzo dobrze zrosić. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam.